To jest niewątpliwie miła gra. Przekonani są o tym wszyscy. Przede wszystkim słuchacze magazynu Raz na Zielono. Witamy w naszym studiu ostatniego naszego eksperta, który dzisiaj będzie z Państwem do godziny 13. Jak zapewne ci, którzy oglądają nas w internecie, zauważyli, dziś w studiu mamy większość pani ekspertek, pani Alicja Dorecka i pani Maria Młyńska. Witam Państwa. I Karol Dąbrowski. Dzień dobry. Andrzej Krystek, witamy Państwa. Wraz z Mirosławem Friszkę będziemy z Państwem do prawie godziny 13. w magazynie Raz na Zielono. Oczywiście, oj, dzieje się bardzo dużo ostatnio w naszym regionie. Cieszą się rowerzyści, to już zresztą wiedzą, bo wały wiślane są udostępnione dla rowerzystów, ale przede wszystkim cieszą się miłośnicy przyrody, kwiatów, roślin, tego wszystkiego, co rośnie zielonym do góry, bo i targi w Minikowie, i targi w Kowalewie Pomorskim, te bardziej maszynowe, rolnicze, ale też tam coś dla miłośników ogrodów się zapewne znajduje, ale przede wszystkim wielki kiermasz w Minikowie. Co tam się dzieje? No, może od razu od tego zaczniemy. Posłuchajmy. To są pierwsze targi organizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego spośród 10, które w tym roku są zaplanowane. Są to targi turystyczno-ogrodnicze, Lato na Wsi, kolejna edycja w Minikowie. Pan Jerzy Białczyk, komisarz wystawy. Celem tej imprezy jest przede wszystkim promocja walorów przyrodniczo-kulturowych naszego województwa, a szczególnie tych tradycji kulinarnych. Stąd na stoiskach starostw, powiatów, kół gospodyń wiejskich, które prezentują przede wszystkim te lokalne tradycje kulinarne, jak również pewne walory kulturowe, które w poszczególnych gminach, powiatach są. Myślę, że największą atrakcją jednak tych targów, jak co roku, jest wystawa ogrodnicza połączona z kiermaszem. Jest to największa wystawa ogrodnicza w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku ponad 90 wystawców, jest to rekordowa liczba. Także wszyscy miłośnicy ogrodów, balkonów, tarasów, czym wybierać. Zachęcam serdecznie, a poza tym w nowo wybudowanej hali pokazane gotowe projekty ogrodów, aranżacje kwiatowe pewnych elementów ogrodów, a także pokaz florystyczny. Również sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych, jak również do utrzymania czystości. Wiele ciągników takich uniwersalnych, mikrociągników z oprzyrządowaniem, można zobaczyć, w jaki sposób utrzymać tereny zielone. Pokazanie jak gdyby tradycji przyrodniczo-kulturowych, a więc i parki krajobrazowe, wprawdzie nie wszystkie, ale prawie połowa tych parków krajobrazowych ma swoje stoiska promocyjne. Dużą taką częścią targu jest z pewnością wystawa zwierząt hodowlanych, tym razem tych mniejszych, futerkowych, drobiu ozdobnego, gołębi rasowych, a w niedzielę dodatkowo wystawa psów pierwotnych i szpiców. Duża atrakcja dla wszystkich miłośników zwierząt, bo około 500 tych zwierząt na wystawie. W sumie jest ponad 200 wystawców. Jest na pewno wystawa większa niż w ubiegłym roku. W tym roku po raz pierwszy mamy dwudniowe targi. Wystawa ogrodnicza, wystawa zwierząt. Natomiast w niedzielę dodatkowo będą powiaty, kulinaria i tak dalej. W sobotę zawody sikawek strażackich, a w niedzielę zawody konne w skokach przez przeszkody. Wszystkich dbających o swoje zdrowie zachęcamy do odwiedzenia stoiska konsultacyjnego Sanepidu i innych organizacji służby zdrowia, gdzie można porozmawiać o profilaktyce onkologicznej, wykonać również podstawowe badania jak pomiar ciśnienia, badania spirometryczne i inne. A ratownicy Państwowej Straży Pożarnej w Nakle przeprowadzą fachowy pokaz udzielania pierwszej pomocy. Te pokazy będą się odbywały co godzinę w niedzielę. Moc atrakcji od 10 do 17 i zachęcam Państwa, którzy chcą przyjechać szczególnie po rośliny ozdobne, żeby to przyjechać również w sobotę i mieć czas jeszcze na posadzenie w sobotę lub w niedzielę. Jest to po to dwudniowa impreza między innymi dlatego, żeby rozładować trochę te korki, które zawsze były w niedzielę. Myślę, że w tym roku będzie łatwiej dla przyjeżdżających. Zwłaszcza drogą krajową numer 10 Bydgoszcz-Nakło. No tak, innej drogi nie ma, tylko ta. Praktycznie. No mimo wszystko też ostrzegam kierowców jadących między Bydgoszczą a Nakłem, drogą krajową numer 10 w kierunku Nakła, Piły i Szczecina, by raczej ten odcinek drogi omijali. Można równoległą trasą, co prawda powiatową, gorszego standardu, ale pojechać z obwodnicy bydgoskiej, czyli z drogi numer 10, skręcając w Lisim Ogonie w kierunku Nakła, a w Nakle szukać wyjazdu na trasę krajową numer 10. Będzie chyba to jednak przejazd szybszy niż
ewentualne wyczekiwanie przy wjeździe do Mnikowa na tereny wystawowe Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. To taka rada kierowcy dla kierowców. Jeśli ktoś natomiast się nie śpieszy, no to może zaryzykować jazdę przez Mnikowo. Tak będzie przez dwa dni. Podejrzewam, że po raz pierwszy te dwudniowe targi, bo przedtem były jednodniowe w niedzielę, mogą spowodować szczególny tłok na tej trasie w niedzielę właśnie, bo to i przyzwyczajenie, i więcej czasu wolnego. Nie wszyscy wiedzą. Nie wszyscy wiedzą, ale już dzisiaj można się tam spodziewać korków i dlatego radzę to miejsce omijać, jeśli ktoś się śpieszy w kierunku Piły i Szczecina. To taka rada, natomiast dzieje się wiele, jak słyszeliśmy w Mnikowie. Bardzo dużo też się dzieje na Wyspie Muńskiej w Bydgoszczy. Za chwilę, myślę, uzyskamy połączenie z Henrykiem Kołconem, który tam sypie kwiatki, a właściwie już usypał, do 12 trzeba było zakończyć tulipany w dywanie kwiatowym. O tym już informowaliśmy w naszych poprzednich audycjach. A co się dzieje właśnie na Wyspie Muńskiej, to myślę, że usłyszymy za kilka, może kilkanaście minut. Jak na razie jesteśmy do Państwa dyspozycji, a właściwie nasi eksperci, goście w studiu, telefon 52 345 50 90 do Państwa dyspozycji. Nawet dzwoni w tej chwili i go odbierzemy. Halo? Tak, dzień dobry Państwu. Proszę Pana, ja z taką prośbą. Wczoraj kupiłam w dużym ogrodniczym markecie rododendron. Nie słyszymy. Tak. Piękny, duży. Rododendron kupiła Pani? Tak. No piękny, duży, kwiaty, takie olbrzymie już pąki, na pół już rozłożone. Ale co z tego? Jak lekko dotknę ten pąk, on zaczyna mi odrywać się i opada. I takie małe listki pod spodem zielone są jeszcze, nie? Czyli po prostu opada po dotknięciu. Tak, ale no nie tak jak leciutko tam, tylko bym przejechała przez niego. Przesuszony i polany wodą dopiero, no właśnie. Prawda? Ale jak... Nie słyszeliśmy, co Pani mówiła, ale z tego, co Pan redaktor mówi, wnioskujemy, że Pani kupiła rododendron, tak? I wszystkie liście opadły. Kwiaty. Osypują się. Kwiat jak dotknę, to on zaczyna się odłamywać. Ale jeszcze rozwinięty nie jest, w połowie. I co jeszcze najgorsze, że ten kwiat, ten pąk cały się klei. I klei się jeszcze. Cały kwiat. To przy nasadzie kwiatów rododendronów taki miodzik, tak? Przy tym to jest... Wydziela się, tak? Taka normalna cecha. To nie ale jest chyba nic. Normalna jest tak. To, co Pani opisuje. Natomiast to znaczy... Według mnie to dwa powody mogą być. Jeden to, że ten rododendron był przesuszony bardzo mocno i... Tak, sobie w hipermarkecie. No właśnie. I podlany potem, to już jest bardzo trudno te kwiaty uratować. To jest jedna rzecz. A druga, to co ja zauważyłam w tym roku u mnie w ogrodzie, to... Takie szkody, tego typu szkody zrobił ten mróz. Jedna noc, która niedawno była, niestety, ale bardzo uszkodzone zostały jednak te otwarte już kwiaty, bo pąki są bezpieczne. Ale on już jest na pół otwarty. Na pół otwarty. Tak. Bo już widać kolor kwiatów. Ale to ja zrozumiałam, że Pani kupiła. Teraz Pani kupiła, czy kiedyś? Wczoraj. Świeżo do domu i od razu Pani pewnie podlała. Tak, wyjęłam go z donicy, bo chciałam zobaczyć, ile wody mu potrzeba i co się dzieje. A tam dosłownie, no jak to się tak mówi, filc aż taki. Żadnych korzeni nie widać, nic, tylko taki sam twardy, ubity filc. I szkoła. Lekcja taka po prostu, jak postępować po zakupie w hipermarketach, zwłaszcza na otwartych przestrzeniach stojące kwiaty, pewnie niepodlewane, zasuszone. No właśnie, zasuszone. Bo nikt to tam nie dba. To, co Pani podała, to taki typowy efekt przesuszenia. Szokowo Pani podlała zapewne. To ja cały wyjęłam z donicy i włożyłam do wiadra z wodą. No można było z tą donicą włożyć do wiadra z wodą. Uratuje go chociaż. Efekt jest...
No, spróbuję pani, bo w zasadzie to po takiej terapii szokowej to następny etap to jest to, że on gubi nawet zielone liście. Przy czyli tym, generalnie jeśli był umiera. Mocno przesuszony, a potem podlany tak mocno. To tak jak no, z wywodzonym człowiekiem, no, też nie może tak, jeść od razu. Pani do domu, do mieszkania wniosła ten... Nie, nie, do ogrodu, do ogrodu. No to dobrze, bo myślałam, że do mieszkania pani zabrała tę roślinę. Chociaż z pomieszczenia do ogrodu, to... Nie wiem, czy no dobrze. Też, ale to ale on, nie on wiadomo, stał... a to było w supermarkecie, tak, czy gdzieś w szkółce jakiejś? Czy nie, w supermarkecie. Proszę pana, to należy pod ten market, co do Bydgoszczy się jedzie przed Myślęcinkiem, taki duży ogrodnik. A, to specjalistyczny. To no aż... Tylko, że to było w świecie kupione. Czy jest do uratowania, no, pytanie? Ja sądzę, że tak, bo rośliny właściwie do sprzedaży, one celowo są przyspieszane, żeby były atrakcyjne, żeby były z kwiatem. I między innymi jeden z zabiegów takich właśnie ratujących te rośliny, to jest nawet wyłamanie, od razu wyłamanie kwiatów, żeby roślina... Tak, no jeżeli pani już widziała, że jest taki kolor, jak pani chce mieć w ogrodzie, to dla rośliny będzie korzystnie, jeżeli te kwiaty, tak, roślina wzmocni liście, także lepiej wyłamać wszystkie kwiaty i oczywiście posadzić w kwaśnym środowisku. Czyli to wzmacnia dobrze. Rośliny po prostu. Tak, ona... tak jak zresztą łamanie choćby tulipanów. Kwiatów tulipanów, tak jest. Te, które na Wyspie Morskiej wzmacnia cebulę, są, bo to tak. Właśnie... Te kwiaty się wyłamuje, obrywa dla wzmocnienia cebuli. Dla wzmocnienia rośliny też ten zabieg można zrobić. Ja radziłabym pani sobie jeden pąk czy dwa zostawić i czekać, jak się rozwinie i zobaczyć, jaki kolor, jaki kwiat. Już pani mówi, że były już. Ale rzeczywiście bardzo to by wzmocniło roślinę. Na pewno. A zatem życzymy powodzenia. Miejmy nadzieję, że uda się. Jeszcze mam jedno pytanie. Jaka jest opłata ogródków działkowych za metr kwadratowy na ten rok? 19 groszy. 19 groszy za metr. Tak. A ja myślałam, że złotówkę może, albo 90 groszy. A nie, bo to jest ta podstawowa opłata, a dalej to już walne zebranie kosztów ogrodu decyduje, tak, jaka jest... kwota no, do zapłaty, bo to w zależności od tego, co tam się planuje w ogrodzie zrobić, jak jest tak. Nie, nie, to tam na opłaty takie różne, to jest wszystko osobno, tylko my płacimy za metr kwadratowy, to jest za podstawowy. Ogród. No. Po 98 groszy w zeszłym roku było. To zależy od kosztów, jakie ma ogród. Nie zależy od kosztów, bo z tego wynika, nie, co pani jest. Mówi, że opłaty za użytkowanie metra kwadratowego, znaczy za użytkowanie wody, prądu, różnych takich, prawda, spraw związanych z organizacją ogrodu i użytkowaniem tej infrastruktury ogrodowej, to jest oddzielnie. Tak, natomiast tak, to jest oddzielnie. U państwa też jest oddzielnie, tak? A druga opłata to jest właśnie za metr kwadratowy. Kiedyś to się nazywało składką członkowską. Teraz jeszcze nie wiemy, jak to się będzie nazywać, bo dopiero... Te sprawy się ważą dopiero na zebraniach. Dopiero na zebraniach. W świetle nowej ustawy, nowych rozwiązań prawnych, usamodzielniania się ogrodów i tak dalej, i tak dalej. Ale co roku jest podawana przez głównego opiekuna, główną radę. Ja już nie nazywam Polskiego Związku Działkowców, bo no, to stowarzyszenie, już stowarzyszenie. Polski Związek Działkowców. Tak, to jest ustalana co roku. Ale myślę, jest, że wrócimy 99 jest ustalona nie było. W tym roku również na 19 groszy. No, proszę, z tego 65% pozostaje w ogrodzie, pozostałe idzie do okręgu. Do tych spraw organizacyjnych będziemy wracać też składkowych. Ale co w tym ogrodzie jest 99 groszy od metra kwadratowego. Też jest na przykład wrzucono. Tyle. To coś innego wrzucono musi i być. I należałoby sprawdzić, za co się płaci. Jak jest status tego ogrodu, wyższą też trzeba by się zastanowić, prawda? Ale to musi, to musi zarząd podać i to na walnym zebraniu. Czy ten ogród wystąpił ze związku, czy nie wystąpił ze stowarzyszenia? Jeszcze nie, tak nie ma takiej sytuacji. Ten zebrań. Rok jest jeszcze... Wrócimy do sprawy za kilka audycji, powiedzmy, wyjaśniając to
z przedstawicielami zarządu okręgu. Może uda nam się zaprosić panią Wasię Kokot. Oczywiście, że tak, ale my też jesteśmy w stanie udzielić tutaj informacji pani. Okej. Ale co pani Kokot by powiedziała, to zawsze jest cenne. Mamy kolejne połączenie tym razem. A ja przepraszam bardzo jeszcze. A pryskać nic nie muszę tego rododendronu niczym, nie? Bo ja myślałam, że to może mszyca była. Dlatego on tak się kleił, ten kwiat. Nie, mszyca to nie była. Jeżeli byłby w słońcu może posadzony zbyt słonecznym miejscu, to przez pierwszy okres cieniować, żeby no jednak, jest w cieniu, no, jest. To dobrze, to on na pewno się wzmocni. I czekać cierpliwie. Podlewania, zakwasić. I do następnego roku czekać. Tak, więc no, pąki będą widoczne w tym roku. Dobrze. I dbać o ten rododendron, dokarmiając go 3 razy w ciągu roku. I stale musi mieć lekko wilgotną glebę. No, mam odżywkę do ale na razie jeszcze nie, po tym posadzeniu. Po 3 tygodniach chyba można, nie? Tak, no. Tak. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Dziękuję bardzo. I łączymy się z Henrykiem Kołconem. Halo? Halo. Tak, witamy, halo. Witamy. Witam z Wyspy Młyńskiej. Witam wszystkich w studio i radiosłuchaczy. A słyszą państwo, pomysłodawcę dywanów kwiatowych w Bydgoszczy od 5 lat już to realizuje wraz z uczniami plastyka bydgoskiego, czyli liceum plastycznego, z powodzeniem i już z ogromnym dorobkiem, jak się okazuje. Co w tym roku zobaczyliśmy na wielkim trawniku Wyspy Młyńskiej? Jak to teraz to wygląda? Bo byłem tam 2 godziny temu. Proszę państwa, jak wygląda? Dywan już jest skończony, wystawa kwiatów przygotowana. Przygotowaliśmy też powitanie Jana Pawła w Bydgoszczy. Jan Paweł II, oczywiście odmiana tulipanów, jest umieszczona na kajaku. Przypłynął Jan Paweł II w końcu do Bydgoszczy. W tle słyszymy barkę, ukochaną pieśń Jana Pawła II. Także wszystkich zapraszamy na Wyspę Młyńską do obejrzenia dywanu, do obejrzenia odmian, wystawy odmian tulipanów i żeby razem z nami świętować ten dzień. Ale może uprzedzimy pytania słuchaczy, którzy są zainteresowani, dlaczego tyle główek tulipanów, może też podamy, ile tych główek tulipanów wagowo, przynajmniej jeśli nie na sztuki, znalazło się na dywanie i dlaczego są obcinane tak piękne kwiaty, bo niektórzy się martwią, że kwiaty są, że tak powiem, uśmiercane. Chociaż jest to nieprawda. Celowy zabieg. Te tulipany, które są na Wyspie Młyńskiej, jest to tak jak gdyby o produkt uboczny, który powstaje przy produkcji cebul tulipanów. Żeby ładnie cebula wyrosła, muszą być usunięte kwiaty. My wykorzystujemy to i tworzymy, czy młodzież zespołu szkół plastycznych tworzy żywe obrazy. A dzisiaj również towarzyszy nam zespół szkół katolickich, pomnik Jana Pawła II i młodzież, która w tej chwili gra barkę. Czyli cała inscenizacja jest przygotowana przy sypaniu kwiatów na Wyspie Młyńskiej. Oczywiście tak. Kwiatów, które by trafiły normalnie na zwał, że tak powiem, czy też na kompost generalnie. Tak, normalnie to się usuwa i wyrzuca na kompost, kompostuje. Natomiast my jeszcze wykorzystujemy ten okres, który kwiaty nadają się do pokazania i młodzież z tego tworzy dywan kwiatowy. Także zapraszamy wszystkich na Wyspę Młyńską, aby podziwiać. A zwłaszcza tych, którzy chcą się sfotografować na tle tego dywanu, chociaż najczęściej to robią pary młode, jak zauważyłem w latach poprzednich. Nie tylko i przy dobrej pogodzie. Jaka jest w tej chwili pogoda na wyspie? Czy słoneczna, czy jest dobre naświetlenie? Jest do pogoda zdjęć. Bardzo fajna. Przed chwilą świetna, nie? Malutki deszczyk przeszedł, także zostaliśmy pokropieni, że tak powiem. I w tej chwili zaczyna słońce świecić i można się fotografować. Specjalnie w kompozycji dywanu zostawione są przejścia, gdzie można wejść po trawniku, nie niszcząc dywanu. Czyli w środku dywanu się sfotografować? Tak jest. Tego kobierca właściwie wielkiego. Tak. Ile ton kwiatów, główek tulipanów tam leży? No kilkanaście milionów. W tej chwili szacujemy tak, bo w zależności od odmiany to jest od 10 do 15 ton. Dzisiaj w tym roku jest troszeczkę mniej tych tulipanów i mniejszy dywan ze względu na to, że kwiaty bardzo wcześnie rozkwitły i nie wszystkie nam się udało przechować.
ale szacujemy, że to jest od 10 do 15 ton kwiatów. To, co mogliśmy oglądać do tej pory na plantacji tulipanów w Grzybnie koło Unisławia, pana Piotra Puchszto, możemy teraz oglądać na Wyspie Muńskiej, tak? Oczywiście, tak, możemy oglądać na Wyspie Muńskiej, możemy oglądać wystawę odmian tulipanów. Również można niektóre z odmian kupić, także zapraszamy na Wyspę Muńską, trzeba to zobaczyć. Zapraszamy zatem na Wyspę Muńską, gdzie jeszcze jest Henryk Kołcon, pilnujący realizacji swego pomysłu sprzed Proszę kilku Państwa, lat. Tak, jeszcze może dodam, że jutro będą pokazy florystyczne. Dzisiaj będą występy zespołu szkół katolickiej, młodzieży. I będzie również, mamy tutaj stoisko, gdzie promuje się kołyda wielka z gęsiną i z baraniną, także oprócz czyli tego... Czyli kiermasz jeszcze jest na Wyspie Muńskiej? Oprócz tego, co jest dla ducha, to jest coś dla ciała. Zapraszamy wszystkich na Wyspie. Ale do kiedy można ewentualnie jeszcze ten dywan podziwiać? Dywan zostanie tak długo, jak będą kwiaty wytrzymają, czyli planujemy, że to będzie poniedziałek, wtorek. Oczywiście imprezy towarzyszące będą tylko dzisiaj i jutro, natomiast dywan zostawimy tak długo, jak tylko będą kwiaty jeszcze estetyczne. Czyli grabienie w środę, tak? Przy takiej pogodzie, jaka jest, podejrzewam, że do środy wytrzymają. Zatem kto żyw w Bydgoszczy, niech biegnie na Wyspę Muńską podziwiać dzieło i ogrodników, i młodzieży uzdolnionej plastycznie, przyszłych malarzy, przyszłych plastyków. Tu młodzieży, która usypała ten dywan dzisiaj rano do południa i który można podziwiać do wtorku, a może nawet i do środy. Do usłyszenia i do widzenia. Ja bym podkreśliła taką rzecz, że no jakoś powinni się bydgoszczanie zmobilizować i pójść zobaczyć to urokliwe miejsce, bo to jest okazja. Wielki, to jest ogromny wysiłek, żeby to zorganizować, przygotować te rośliny, zaprojektować projekt dywanu, rozłożyć to wszystko, pokazać i tak dalej. To jest ogromny wysiłek, ale w tym roku dywan poświęcony jest pamięci Jana Pawła II. Tam są elementy takie w tym dywanie. Wielki gołąb. Wielki z rozpostartymi gołąb, prawda, skrzydłami. Na specjalnym tle, bardzo kolorowy. I on nawiązuje właśnie do tego gołębia chyba, który usiadł na ramieniu Ojca Świętego. I właśnie najłatwiej to było może z tych kwiatów ułożyć, więc to jest wyjątkowa sytuacja. Dywany będą co roku, ale taki dywan będzie tylko raz. I no tylko w Bydgoszczy. I w Bydgoszczy, no, i w Bydgoszczy. No nie. I proszę właśnie o tej tematyce, mówię, no nie, o bo tej już, tematyce. Już uprzedziło Bydgoszcz jakieś miasto i ten dywan. Ale na taką skalę? W ubiegłym tygodniu, Poznań. Tak, tylko większy. Chyba Poznań, jeszcze był, pamiętam, ale tak. U nas jest tak, że co roku jest temat przewodni. Tak. I w tym roku właśnie tak, jest był ten. Z okazji kanonizacji. Tak, tak. I to jakaś, tak. No nie wiem, ogóle... ale wyjątkowa chwila, wyjątkowy czas. I dobrze byłoby wyruszyć na spacer, odwiedzić Wyspę Muńską, zobaczyć, zwłaszcza, że przeżyć, pogoda się robi. Pomyśleć. I... Odbierzemy tak. Telefon. Halo? Halo? Dzień dobry. Witamy, witamy. Tadeusz z Bydgoszczy. Wie pan co? Mam pytanie dotyczące borówki amerykańskiej. Od kilku lat obserwuję, że w różnych okresach w ciągu roku praktycznie przez cały rok. Brązowieją końcówki mi tych borówek amerykańskich, a później zasychają. Na różnych długościach, od kilku centymetrów do całych gałązek. Czy to jest brak jakiejś substancji dla tej borówki, czy może wręcz przeciwnie, nadmiar? A na jakim czegoś? Gruncie, że tak powiem, w jakim środowisku rośnie? Wie pan co, ona rośnie na gruncie ziemi takiej dosyć zwięzłej, ale jeśli chodzi o kwasowość, to ja zakwaszam regularnie siarstanem amonowym. I sama gleba jest powiedzmy wilgotna, ale w miarę mojego podlewania. Czyli warunki środowiskowe odpowiednie? Ale czy ona jest pulchna?
Więzła. Ziemia, proszę, wie pan, to borówka nie bardzo to lubi. Ja każdą borówkę sadziłem na podłożu torfowym. Dookoła tego podłoża torfowego jest ziemia taka, jak mówiłem. Aha, czyli sama borówka jest w takim dosyć właściwym podłożu, tak? Sam każdy krzew jest w takiej bryle torfowej, powiedzmy, o średnicy jednego metra. Wskazywałby na to, że te zasuszające się czubki liści, czy tam postępujące to zasuszanie, raczej wynika chyba z zasuszenia, bo pan mówi, a jak pan podlewa? Obficie czy umiarkowanie, często czy rzadko, mocno? Jak nie ma deszczu, to mniej więcej raz w tygodniu. Raz w tygodniu. No, troszeczkę mocno. Trzeba by było tej wilgoci poddawać częściej, ale w mniejszych dawkach. I tak radziłabym tym, którzy mają borówkę, nie zalewać, wilgotna gleba ma być. I ci, którzy uprawiają borówkę i sadzą, to ja bym zalecała taką rzecz. To jest, zresztą pan Malesza też o tym mówi, po prostu wykopać szeroki dołek, owinąć go jakąś folią w koło, żeby odizolować glebę, w której rośnie borówka od reszty gleby, która nie spełnia warunków do jej wzrostu, i dopiero ją posadzić we właściwym takim podłożu. I nie wystarczy tylko torf, ale dobrze tam wrzucić kory dębowej trochę, dobrze wrzucić jakichś innych jeszcze zakwaszających. Tak. Ziemi dla roślin. Ale ta donica w ziemi jak duża powinna być? Czy tak jak sięgają krzaki? Tak 40x40x40, tak. To jest mało na tą borówkę wysoką, to nawet więcej by no, trochę więcej, ale normalnie zawsze się tak, prawda, sadzi takie krzewy mniej więcej. A jak długo rośnie ta borówka już? Różne krzaki mają różny wiek, że tak powiem. Najstarsze mają około 10 lat, młodsze, zeszłoroczne. I na wszystkich to się dzieje? W mniejszym lub większym stopniu, tak. Czyste niektóre? W mniejszym lub większym stopniu, na tak. Na każdym, tak. A na tych młodszych jest więcej czy mniej? Jest mniej. Czyli te starsze raczej. Te starsze, może jeszcze żywotność. W ogóle pan ciął troszkę tą borówkę? Wie pan co, nie. No, borówka cnie się późno, dopiero po 5 latach robi się cięcie. No ale tam pan mówi, że 10-letnie pan ma i też na nim. Ale generalnie przycinałem tylko uszkodzone. Wszystkie właśnie brązowe, czarne i słabsze, trzeba poobserwować i się zastanowić, czy czasem nie jest to jakaś choroba grzybowa na tych borówkach. Ale to już jak będzie pan Malesza, bo on jest specjalistą w tej dziedzinie, będzie to proszę zadzwonić i jeszcze się dopytać. Dobrze, dosyć trudno się do państwa dodzwonić. A czy odpowiadacie państwo na maile, które jest podane na stronie internetowej, adres, ale ogólnie do Radia PIK, bez wskazania audycji Raz na Zielono. Ale list można napisać. Ale nie, no możemy tutaj powiedzieć, że w następnych audycjach, jak pan będzie słuchał, to ten temat poruszymy. Dlatego, że... Tak? Tak, bardzo dziękuję regularnie. Myślę, że więcej słuchaczy ma tego typu problemy z borówką. Tak. I trzeba będzie odpowiedzieć, co może być przyczyną właśnie brązowienia czy zasychania końcówek. Dziękuję bardzo, będę niecierpliwie czekał. Życzymy jednak mimo wszystko smacznego, bo borówki? Rzeczywiście, nie jest tak i źle. Zdrowe i pyszne. Owocuje, tylko że żal takie objawy. Patrzeć na te brązowiące, to jest taki miękki brąz. Na początku jest taki jakby, powiedziałbym, nie, prawie że jak gnijąca końcówka. Bardzo miękka, brązowa, dopiero później zasucha. Ale taka miękka się robi najpierw, potem? Tak. Czyli jakby gniła, nie schła od razu. Nie, dopiero później zasucha. Czyli na początku to jest jeszcze chorobowe. Tak, i to jeszcze proszę, jeszcze jedno słowo. To są te młode pędy, tak?
czyli końcówki, te przyrosty świeże. Tak, tak, świeże. Aha, no to spróbujemy panu w jakiś sposób, czy objawy zostały już jakoś... Tak, jakoś ustaliliśmy, o co jeszcze nie chodzi. Tak. A po prostu trzeba się zastanowić, bo to mogą być różne przyczyny. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. A wrócimy jeszcze do Minikowa na chwilę, tak? Ponieważ tam przez obydwa dni i kiermasz roślin jest. Tak. I w Minikowie corocznie bardzo duża oferta jest cebul lilii. To jest sezon? To znaczy, to już jest właśnie taka końcówka. Ale tak jest tam i po bardzo atrakcyjnej cenie i bardzo piękny, zdrowy materiał jest często oferowany. Ale tam możemy się spotkać z czymś, co jedni określają jako orien pety, a inni jako lilię drzewiastą, czyli lilię przeogromnej wielkości. Ja przyniosłam tu Państwu zdjęcie takiej lilii pokazać z mojego ogrodu, ale no troszeczkę niefortunnie wybrałam, ale można po wysokości rudbeki, proszę zobaczyć, jakie są. To są lilie wyższe ode mnie. Potrafią drzewiasta, osiągnąć, tak, i niektórzy tej właśnie nazwy używają, a nazwa taka w sprzedaży to właśnie te orien pety, tak, bo to jest mieszanka przy tym, ale są przeogromne i ta oferta jest dość duża i tam właśnie można takie trafić polecam, bo to jest coś pięknego. Sprawdzę, bo wybieram się do Minikowa za chwilę po audycji. A jednocześnie są niezwykle, ten egzemplarz, który ja tutaj na zdjęciu pokazuję, to jest niezależnie od tego, że jest przeuroczy, że jest ogromny, to jeszcze jest niezwykle pachnący. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. I nie czują. To jest oczywiście relacja dla tych, którzy nie oglądają nas w internecie, bo raczej nasza audycja jest przeznaczona dla słuchaczy, a przy okazji można nas podglądać w internecie i jeśli ktoś taką możliwość sobie uruchomił, to z pewnością przy następnej okazji pokażę z moją skromną osobą, żeby porównać wielkość. Tak, chociaż tutaj, tak jak mówię, tu przy tych wysokich rudbekiach z boku. Tak. Tak właśnie. Odbierzemy telefon w takim razie, bo ktoś do nas się dobija. Halo, witamy. Dzień dobry. Kłaniam się. Ja mam takie pytanie. Gruszkę mam tak 7-8 lat i dostała czarne plamy na liściach, takie brązowe. Plamistość. Przy tym... Jakaś choroba grzybowa. A od spodu liścia są jakieś takie wypustki, takie... przy galasy tych plamach, takie galasy, takie wiszące, jakby brodawki takie. To nie sprawdzałam tego. To proszę sprawdzić, bo to może być zaraza gruszy właśnie. Znaczy, jeśli by te narośla takie były, to rdza. Wtedy, przy tym. A tak to plamistość. Ale to jest, tak czy siak, to jest choroba grzybowa. I tutaj czym by to preparaty grzybowe. Grzybobójczy i ponieważ grusza ma takie dość skórzaste te listki, to jeszcze dodać jakiś taki środek, który by... Lepiszcze. Ludwika. Ludwika. Mydlany jakiś. Z mydła Ludwikiem? Tak. Tak, ale do środka trzeba dodać, żeby to przypiło się do rośliny. Lepiej przylegało do rośliny. Przy oprysku, żeby dłużej został ten płyn, żeby dłużej został na liściach. Bo tak to spłynie po prostu, a zwłaszcza jak deszcz jakiś będzie, to... Aha. A to tak się nazywa grzybobójczy, czy taka nazwa jest? Jak pani będzie kupować w tym, w specjalistycznym jakimś tam punkcie, to pewno podpowiedzą ci, którzy tam akurat przy tym mają. Dlatego, że tak? Bo te środki stosuje się różnie w różnych okresach wegetacji. I to wtedy zmieszać z tym Ludwikiem, żeby to dłużej przytrzymało. Tam tak łyżkę się dodaje na te kilka litrów. Fajnie, dziękuję bardzo. Proszę. Do widzenia. Do widzenia. Życzymy powodzenia w tej walce z grzybowymi chorobami, bo to jest paskudna przypadłość dla roślin. A zwłaszcza dla gruszy. To jest prawie nie do opanowania. A to w przypadku rdzy, prawda? Mówiliśmy, to jest dwudomowa roślina i to jest coś niezmiernie trudnego, żeby... Przenosi się, prawda? Tak.
To jest właśnie teraz ogarnąć. Ten czas i dlatego zadaliśmy pani pytanie, czy z drugiej strony widoczne są te, bo to takie bardzo, bardzo brzydkie narośla, jakby brodawki, się robią. Ja to jeśli nazywam, coś a jednocześnie mniejsze, tak, większe. A w Jałowcu pozostaje taka bardzo brzydka galareta ruda. I to no niezwykle trudne. Najgorsze w rdzy jest to, i również i na gruszy, że ta choroba grzybowa, ona wnika w strukturę gałązki. No bo inne grzyby po wierzchu, a tutaj także no jedynym takim większą, inaczej powiem, większą szansą na zlikwidowanie to jest wycinanie tych porażonych gałęzi. I palenie. Tak, to jest taka przypadłość, że powiedziałabym, zalążki czy zarodniki, prawda, tej choroby, zimują na Jałowcach Sabińskich. To nie jest tylko ich właśnie dom, teraz. Ich dom, no ich środowisko. One potrafią tam przetrwać 4 lata i po 4 latach ruszyć znowu na grusze i zakażać je. Wiatr je przenosi. One opanowują, tak jakby zapylały. Jakby zapylały te grusze. Od kilku lat grusze chorują w naszych ogrodach bardzo. Jest wydana ogromna walka z tym. Walczymy, ale jest to niezwykle trudne do opanowania. Ale walczyć trzeba. Ale walczyć trzeba i trzeba próbować. Kolejne połączenie. Halo? 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 No niestety... rozłączyło nam się, ale poczekamy na kolejny telefon od naszych słuchaczy z pytaniami w sprawie tego, co rośnie na zielono, kwitnie, cieszy oko, ale nie zawsze, bo i przysparza sporo kłopotów, szczególnie kiedy coś je zaatakuje. To, ale ja nie wiem jak u państwa w ogrodach, ale u nas ogromne szkody jednak poczyniła ta jedna zimna noc, która była taka, na końcu tygodnia. Takie teraz miejsca, właśnie. Że zmarzło coś, tak, a w innych całe ogrodach pasy. Nic. Ale odpokójmy niemalowane, jak na razie maj chyba nam. Oj, majowe błoto cenniejsze niż złoto. Także ten deszcz tutaj ale bardzo. Ale zimnej Zośki jeszcze już nie mówią, że nie będzie. No, ale i kwitną są głogi. I tak. Od lat obserwuję, kiedy głogi zaczynają kwitnąć, obniża się temperatura. Jest chłodniej, jest deszczowo, jest nieprzyjemnie, ale trwa to krótko i ale zapowiadana jest... już jest zmiana. No, pamiętam czasy, kiedy pomidory zmarzły po 20 maja no pod Warszawą. Także wszystko jest możliwe. Ale teraz będziemy mieli chyba szczęście. Halo? Dzień dobry. A, dzień dobry, witamy. Ja się chciałem spytać, co tam może być. Mam wiśnię i ona jest zaczyna schnąć. Wiśnia schnie. Zamieranie młoda, stara. Pędów. Gałęzie usychają. Gałęzie usychają. Co to może być? Zamieranie pędów. Zamieranie pędów. Czy jest na to rada? To znaczy według mnie tak, by trzeba było zrobić, przyciąć jednak te do zdrowej tkanki, no i oprysk, no niestety, tutaj, którymś z grzybobójczych środków. Czyli grzybek tam się tak wdał. Albo już może jest to długowieczna. No nie, na pewno, jeśli już pędy zabierają, to ta choroba już to nie pojawiła się nagle, prawda? Tak. To czyli przy tym się dłuższy czas. Tak, a w następnym sezonie, no to już cały taki program ochrony mu musiał pan zastosować. Tak, wcześniej, nawet jesienią. Oj tak. To znaczy, tak, grzybobójczym. To znaczy, w ogóle to i tak wiśnie, żeby dobrze owocowały, żeby te pędy no, długie wyciąć, to się to po owocowaniu robi, tak? No, ale teraz, tak. Ale teraz, jeśli pan chce to drzewo ratować, to chyba tak już właśnie. Już teraz nawet tak, można, jako tak, interwencyjne zabiegi. Tak. A, czyli teraz bym mógł jeszcze wykonać zabiegi i prysnąć. Słucham? Tak. Tak uważam. Tak, przyciąć i prysnąć. I przyciąć do Do żywej tkanki. Do zdrowej tkanki.
Aha, dobrze, dobrze. Z zapasem, powiedzmy, tak? To dziękuję. Bo to mogło się już rozprzestrzenić nawet i w tej zdrowej. No bo pan, życzymy powodzenia w takim razie. Pan nawet w liczbie mnogiej powiedział, tak? Nie, że pęd, tylko że pędy. Tak, tak, tak. Że to masowo raczej ale się pojawia. Jak ja obserwuję w ogrodach, to na ogół właśnie wiśnie, to tylko ci, którym zależy bardzo na owocach i tego. To jest trudne. I tego, to jest trudne. Formalnie nie. Nie tną ich po zbiorach, a powinno się każdego roku przycinać. A w zagęszczonej koronie silniej, raz słabiej ciąć, ciepło, ale ciepło, co roku zacienione. Ciąć po owocowaniu i opryskać przeciwko właśnie chorobom grzybowym, zadbać o wiśnie. Ale tak jak ja obserwuję na tych starych działkach, tak jak gruszę posadzą, to całe życie ona tam rośnie, ani jej nie dokarmiają, ani jej nie przycinają. Tak samo jest bo być może z wiśniami. Tak sobie tak, można może było tak hodować. I to rosną, tam nikt o nie nie dba i potem są takie historie. Odbierzemy wiśnie, drugi telefon, dobrze? Dobrze, ale ja jeszcze o wiśniach dokończę. Wiśnie nie lubią wysokiej wody gruntowej, bo zamierają właśnie wtedy pędy. To też istotna przyszłość. Tak, tam gdzie jest podmokły teren, gdzie jest wysoko woda gruntowa, tam wiśnia nie będzie rosła i będzie zawsze ginąć. Alo, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam najmilszą audycję. No, witamy najmilszą słuchaczkę zatem. Tak. I z zapytaniem z mojej strony. Mam samosiejkę, taką bardzo wysoką sosnę, która jest na, no, zupełnie goła, tylko jest pióropusz taki u góry. No, piękna sosna. I tak myślałam, czy nie można byłoby to obsadzić hortensją tnącą? Można. Tak? Zaraz mówię, że wszelkie takie właśnie drzewa, wszelkie takie drzewa ogołocone, które mają tylko koronę, można obsadzić hortensją pnącą, można obsadzić czmieliną i ona się też pnie i pięknie zdobi. Tak, można do każde pnącze tam do trzech postawić. Tak, tak, tak. Czmielina wejdzie. Obrasta pięknie. Ja mam tak na działce taką starą śliwę, która już nie owocuje, bo nie dbam o te owoce, ale ona stanowi taki stelaż właśnie dla czmieliny. I to jest tak pięknie. Można obsadzić tym hedera ale pani widocznie bluszczem. Ma, pani widocznie ma hortensję pnącą i chciałaby... Tak, tak, ale ja mówię przy okazji, bo nas jako słuchają chore. Do jakiej wysokości może się wspiąć? Hortensja też do około 3 metrów wysokości. 3 metry do 4 metrów nawet. Mała kwiatostany w takich pięknie. Baldachach. Tak, tak. No ale można iść na owocowe, aktinidie posadzić. No właśnie. Prawda? Czyli korzyść podwójna. Aktinidie, które niezwykle dostały po kościach teraz w tą sobotę. Wszystkie u mnie zczerniały. One wypuszczą liście oczywiście, odżyją. Bo te się skruszą, bo nie zginęły jako rośliny. Ale no już z owocowania w tym roku nie będzie nic. Wino bluszcze, czarniutkie. Jest kwestia wybrania czegoś, co ma zdobić jest. Tylko, czy też ma łączyć dwie funkcje ozdobno-konsumpcyjną. Tak, jest jedna rzecz. Ale tutaj w tym przypadku, przy tej sośnie najlepiej, by ta hortensja rosła, bo gleba tu musi być kwaśna i tu do tej rośliny musi być kwaśna. Czyli symbioza pełna. Bardzo, ale jest bardzo jeszcze jedna zaleta tej hortensji. W naszym klimacie ona z tych roślin, które Ala wymieniła, najlepiej znosi nasze zimy. Tak. Właśnie i hortensja się pnąca. Nie, nie, nie boi się. Wiosennie. Natomiast czmieliny, szczególnie te wyższe, bywa, że naprawdę i te najbardziej kolorowe wymarzają. Znaczy one odbudowują potem, ale te wysokie, no przynajmniej się w naszym ogrodzie. Oj nie, tak trzeba Co prawda przymrozki bywają najsroższe dla roślin niskich u dołu. Fajnie, bo hortensji pnących. Ziemi. Aha, no tak. ale hortensji pnących nie musimy zabezpieczać na czas zimy. Bo jest tak jak na przykład no, ogrodowe, to już absolutnie nie, tylko bukietowych tak, nie tak, musimy. Tak. Także tutaj no bardzo. Czyli najpraktyczniejsza jest hortensja. Mocny pnącz. A jeszcze właśnie.
że ona wymaga silnych podpór, a ta sosna będzie... chochoła na sośnie to tak trochę... Fajnie. Nie, będzie fajnie. Będzie ładnie. Będzie najpierw zielono, bo to trzeba poczekać, zanim zakwitnie. A potem jak zacznie kwitnąć, to się obsypuje. I z hortensji najszybciej kwitnie, prawda? Tak. To właśnie hortensja pnąca. Tą poradą chyba zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie w magazynie Raz na Zielono, bo jest jeszcze parę reklam do godziny 13, a nasz czas powoli się kończy. Pani... Oj, życzymy, żeby już nie było trzymamy kciuki, żeby już nie było. A ja się jeszcze cieszę, że jest chłodno, bo nie od razu przekwitną mi wszystkie kwiaty, tylko stopniowo. Dobrze, że jest. I dzięki temu dłużej może poleży dywan kwiatowy, jeśli nie spadnie temperatura poniżej zera. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, chociaż zimna Zośka się pręży, że tak powiem, i czai. Pani Alicja Dolecka, pani Maria Muńska, pan Karol Dobrowski, Andrzej Chrystek i Mirosław Friszke dziękują za godzinę spędzoną z nami, słuchaczom magazynu Raz na Zielono. Do usłyszenia za tydzień, jak zwykle w sobotę, 5 minut po godzinie 12. www.radiopik.pl